Was wszystkich na kanale Zakładamy Ogród. Zapraszam do subskrypcji kanału, czyli ten prawej, po prawej stronie czerwony przycisk. Sprawdźcie, żeby był szary. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym będziemy poprawiali glebę w naszych borówkach amerykańskich, czyli tak już docelowo. Filmik z tego, jak była wsadzana borówka amerykańska, znajdziecie na dole pod spodem, pod tym filmikiem w opisie, jak i filmik generalnie, jak wyglądały na początku tego roku moje borówki, czyli takie były patyczki, one się mocno rozgałęziły. Zapraszam do śledzenia następnych filmów, dlatego że niebawem będziemy te borówki przycinali. Także taki cały cykl borówczany, bo to już powoli się robi czas na te boróweczki. Ja też chcę już mieć temat borówek zamknięty. Zaraz będziemy tutaj siać trawę i ta część ogrodu już będzie u nas zakończona. Co do tego potrzebujemy? Patrzcie, jak były tu sadzone borówki, to każda borówka miała kwaśną glebę wkładaną, czyli jak gdyby faktycznie kwaśne podłoże, też był torf kwaśny. Dodatkowo zrobiłem taki pasek, gdzie był wyciągnięty oczywiście na szerokość około metra, na głębokość około 50-60 cm, całkowicie podłoże rodzime było wyciągnięte, był tam sypany właśnie wymieszany kwaśny torf z kwaśnym podłożem, na górę przyszła kora. Porobiłem krawężniki, no więc się okazało, że to miejsce trzeba bardziej dokwasić tutaj, czyli chcę mieć teraz całkowicie już temat wyrównany, zamknięty. Do tego celu, co ja będę potrzebował, dwie rzeczy, czyli kwaśny torf. Posypiemy kwaśny torf, przekopiemy, wymieszamy z gruntem rodzimym, posypiemy korą, również wymieszamy. Ta struktura spowoduje, że gleba będzie bardzo przepuszczalna, będzie kwaśna i łatwo też nam się będzie wyciągało kwasty. Zresztą zwróćcie uwagę, jak łatwo z takiej gleby się wyciąga kwasty. Czyli mamy kwaśny torf, mamy też korę. Najpierw wysypiemy sobie ten torf, który będziemy mieszali łopatą, grabkami, czym się da. Słuchajcie, tu aż przewidziałem łącznie dołożenie 3 worków kwaśnego torfu. Pomimo, że tu już poszło, jak były schłodzone, kilka ładnych worków, ale faktycznie chcę, żeby nasze borówki miały po pierwsze przepuszczalną glebę, po drugie taką, jaką powinny mieć, czyli kwaśną. Dobra, mamy trzeci woreczek, słuchajcie. Warto pod borówkę dawać takie naturalne zakwaszacze, jak i sezonowo producenci stworzyli takie fajne, też naturalne, przy czym przez nich produkowane zakwaszacze. Mamy torf. Trzeci charakteryzuje torf. Ten jest kwaśny, ale torf jest bardzo, patrzcie, przepuszczalny. Lekka gleba. Fajniuch. Zrobimy to wszystko naraz, wymieszamy. Czyli mamy też korę na górę. Będziemy myrwać. Mieszać łopatą, grabkami. Będzie fajne, przepuszczalne podłoże. Te borówki już zimowały. Nie będzie dodatkowym żadnym zabezpieczeniem przy młodych. Jest dodatkowa izolacja jakaś przed mrozem. No ja teraz faktycznie tutaj te krawężniki dałem, w związku z czym mam możliwość wykończenia tej części ogrodu w końcu. Zaraz wielkie sianie trawy. Trawę też nie ma co oszczędzać. Ja zainwestuję w trawę sportową, dlatego że uważam, że ona faktycznie może trochę dłużej się, może trochę dłużej wschodzi. Słuchajcie, ja tego na filmiku już nie pokażę, ale tu widzę, że jeszcze będę potrzebował trochę kory, trochę dosypki. 2-3 worki. Zobaczymy, jak to zaraz wyjdziemy, jak to wszystko wymierzamy, wymierzamy. Twarda sztuka, bardzo zawodnie, nie chcę lecieć. Idziemy sobie jeszcze tutaj, bo tu trochę tej kory przybrakło i tu nie była sypnięta. Dobra. Teraz tak, żeby nie łamać. Dobra, słuchajcie. Bierzemy grabki, bierzemy łopatę, już jestem mokry. Rano były 3 stopnie. Nie za ciepło.
przypuszczalna. Sobie wyrównamy tam jeszcze. I w ten oto sposób przygotowujemy glebę do naszych borówek, czyli mieszamy rodzime podłoże smacznym torfem z korą. A w miejscu, gdzie wsadzamy borówkę, jeżeli to jest sadzenie, to jeszcze z kwaśną ziemią. A borówka, wierzcie mi, fajnie nam się odwdzięczy, czyli będzie na pewno fajnie owocowała. Słuchajcie, dokończę już nienawizji, bo nie ma co być piany. Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania filmiku, opisywania, jakie wy macie odmiany borówek, a na Facebooku, na fanpage'u wstawiania miejsc ze zdjęciami z waszymi borówkami. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć! Czerwona kropeczka córcia, wyłączamy.